Halo, halo, dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry, dobry wieczór, oczywiście, że dobry. Takie są najdłuższe dnie w tej chwili, najkrótsze noce. No. Wczoraj był Midsommar w Szwecji, takie święto po prostu niesamowite. Czy też szukali kwiatu paproci po nocy? No, niczego innego szukają chyba. otwartego sklepu z alkoholem, bo tam chyba to rzadkość, prawda? No jest niewiele takich sklepów. Domyślam się. I są w dodatku czynne tylko w określonych godzinach. Także no... No trzeba się natrudzić. Nie jest łatwo. Tak, trzeba się chyba natrudzić, żeby się nacieszyć. Tak. Ale to nie jest tak, że coś, co jest z trudem zdobyte, to wtedy lepiej smakuje? Może tak. Może ja myślę, że oni są do tego bardzo przyzwyczajeni. No właśnie. I dostosowują swój tryb dnia i nocy do otwartych sklepów przez parę godzin tylko. Tak jest, oczywiście. Natomiast pozwolę sobie na prywatną refleksję, że redaktor Mozart śmieje się ze mnie, że w tej chwili w związku z tym, że właśnie dzień tak późno idzie spać i tak wcześnie wstaje, to ja pracuję od brzasku do świtu, także jest coś w tym, bo o którejkolwiek nie wyjdę ze studia, to cały czas jest dzień, więc mam dzień polarny. To polarnie, to zdecydowanie pięknie. Panie redaktorze, jeszcze zanim panu oddam głos, to powiem tak, że bardzo dobrze, że pan jest. Ja się też cieszę. Ale to dlatego, że pana dzisiejsze wybory, pana propozycje, które pan powyciągał z plecaka Stasiaka, to miła odtrutka i antidotum na te, no dość jednak dzisiaj takie dość poważne klimaty dotyczące no różnych relacji z ojcami, więc cieszę się, że pan wybrał właśnie takie utwory, a nie inne. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, no dzisiaj też obchodziliśmy imieniny Wandy, więc i zabrzmiała też tak, Wanda Kwietniewska z grupą Wanda i Banda, pozwoliłem sobie sięgnąć po ulubioną moją kompozycję Kochaj mnie miły, ale tutaj kochane nasze Ewa, Aneta, Sława i Dorota, cały czas mi przypominają, że panu też się zbliżają imieniny i proszą, żeby złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin, więc no, pozwolę sobie dołączyć się do tych życzeń. No bardzo mi miło, to wprawdzie dopiero w przyszły wtorek, ale nie będziemy się słyszeć tutaj na antenie. No właśnie, więc myślę, że teraz jest idealna okazja. Tak, 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 dokładnie. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. No jakoś tam w pewnym momencie wypiję wasze zdrowie. Dobrze, ja się też dołączę, przynajmniej wirtualnie. No i to takim miłym akcentem rozpoczęliśmy, no to panie redaktorze, to oddaję panu głos, bo jestem bardzo ciekaw tych historii, które pan razem z dzisiejszymi propozycjami, mam nadzieję, nam opowie. Dobrze, ja tylko chciałem powiedzieć, że ten Midsommar, jeżeli chodzi o Szwecję, to teoretycznie powinien wypadać wczoraj, ale jest obchodzony w piątek, który wypada między 19 a 25 czerwca, więc w tym roku to będzie 24 czerwca, więc gdyby ktoś usłyszał, to mógłby pomyśleć, że tutaj popełniłem pewien błąd, ale no wczoraj było to takie przesilenie i stąd właśnie... Taka moja uwaga na ten temat. No, a to, natomiast... Czyli to była środa. Ale to tak jak parafrazując sketch kabaretu Ani Mrumru, była relacja korespondenta z Moskwy, że wczoraj, czyli w środę, Moskwa obchodziła Dzień Czerwonego Balonika. A redaktor odpowiada, ale dzisiaj jest piątek. Więc święto się przeciągnęło po prostu, więc może im się też przeciągnie tam w Szwecji. No na pewno, tym bardziej, że to jest taka formuła niekończącego się lunchu w środku lata. A, okay. I to są kwiaty we włosach, tańce wokół słupa, śpiewa się piosenki, picie jest niesłodzone popija się, jedząc całą masę marynowanego śledzia podanego z młodymi ziemniakami, szczypiorkiem i kwaśną szpietalą. Ojej, ale narobił pan smaków. Czyli rozumiem, że cała dzielnica Sydlungata jest usłana kwiatami.
Na pewno, tylko we włosach w dodatku. W poszarpanych. Miejscami na pewno. Miejscami na pewno. Myślę, że tam jeszcze coś tam do tego wszystkiego też oferują do wypicia, bo to jednak jest wielkie święto. A to z ciekawości, ale to z ciekawości spytam, bo domyślam się, że razem z tymi, z celebrowaniem tego święta związane są pewnie jakieś występy artystyczne. I czy to jest w Szwecji też tak, że tak jak u nas, że występują największe gwiazdy tego rodzaju na tego rodzaju imprezach, czy to raczej tak jak jest w Stanach, że raczej występują zespoły lokalne, mniejsze? Nie, nie, nie. To jest raczej takie święto bardziej magiczne. Aha. Bardziej magiczne i w ten sposób jest uważane. Czyli nie ma czegoś takiego w rodzaju wianków, tak jak w Polsce jest to celebrowane koncertami. Nie, 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 że koncertami nie, ale już od tego czasu rozpoczynają się co weekend koncerty i w szwedzkiej telewizji są prezentowane takie prezentacje różnego rodzaju artystów z piosenkami letnimi i co tydzień można to obejrzeć i oglądać i zobaczyć, kto tam występuje. Występują często te osoby, które osiągnęły jakiś sukces w ostatnich miesiącach, ale są też bardzo często powroty do takich gwiazd, które są od dawna znane i lubiane. Coś w rodzaju Top of the Pops, tak to się nazywało w Wielkiej Brytanii. Top of the Pops może było takie bardziej regularnym pokazaniem tej czołówki listy przebojów z ostatniego tygodnia, a tutaj raczej są takie piosenki, do których się wraca latem. Aha. I takie utwory, do których się nie wraca na przykład zimą, a były wielkimi przebojami, na przykład był, nie wiem, nawet na Eurowizji szwedzkiej, to się właśnie do tego wraca. Czyli na przykład White Christmas nie usłyszymy. Nie wiem. Nie wiem, wszystko jest możliwe. Z latem się to nie kojarzy, ale no tak. Znaczy, no, The Last znaczy Christmas nie. Chciałem powiedzieć. O. Ani White, ani Last, ani nic co z Christmas w każdym razie. No, bądź co bądź rozmawiamy o Szwecji, gdzie jednak ten śnieg pojawia się częściej niż w naszej szerokości geograficznej. No, są takie miejsca, gdzie ten śnieg cały czas jest. W tej chwili także. No, czyli The Last Christmas jest poniekąd uzasadnione. Ale oni czekają do Christmas raczej. Oni mają swoją Łucję, świętą Łucję 13 grudnia i wtedy śpiewają piosenki związane ze świętą Łucją. A powiem szczerze, że takich piosenek typowo takich świątecznych jest bardzo niewiele. A, no tak. W sumie. Mogłyby dziwnie zabrzmieć w szwedzkim języku. Jeszcze tak się zastanawiałem a propos zespołu, o którym rozmawialiśmy tydzień temu, że niezwykle popularny ten zespół. Pan będzie łaskaw przypomnieć mi nazwę. Kent? Kent, tak. Chodzi ci o ten szwedzki Kent, tak. Najbardziej popularny rockowy zespół w Szwecji. No właśnie, i że z milionowymi odsłonami, dlaczego nie zrobił kariery w Europie, a przecież odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta, bo nie śpiewa po angielsku. W większości nie śpiewali po angielsku. Oni mieli też taką próbę przedostania się gdzieś tam na inne rynki. Zakończyło się tym, że jednak ta ogromna popularność we wszystkich krajach skandynawskich im zupełnie wystarczała. Mm-hmm. No wcale im się nie dziwię, tam to może mieć dobre przełożenie, no tak. Zdecydowanie, tym bardziej, że sukces był ogromny. Także. Pisze. Ale będziemy mówić dzisiaj o zespole, tak, który miał jednak karierę na całym świecie. Tak, ja jeszcze tutaj mam sprostowanie z sali, że 29 czerwca to jest środa. A propos jeszcze imienin, więc tak? Nie wiem, czy to przejęzyczenie, czy... czy to zdecydowanie. Zdecydowanie środa. Celowe wprowadzenie przeciwnika w błąd. No, jakoś tak miesiące mi się tutaj gdzieś tam pomyliły w każdym razie. Oczywiście. To znaczy, że to święto szwedzkie weszło już w krew. Dobrze. Dobrze, nie sugeruję. Właśnie. Właśnie, bo tak sobie pomyślałem, dlaczego w ogóle
dopiero teraz sięga po jakieś utwory, które wykonuje boys band, bo przecież jednak powinienem tutaj w jednej z pierwszych audycji coś takiego zaproponować. Ale dlaczego? Dlaczego? Bo często i gęsto opowiada się, że jednak wywodzę się z takiego boys bandu, który miał miejsce w Polsce, mimo że ja uważam, że wcale Papa Dance raczej boys bandem nie Oczywiście, był. Oczywiście, że nie był, bo boys band właśnie, to jest jednak śpiewanie i tańczenie, prawda? To raz, a dwa, że śpiewają raczej wszyscy, a tutaj ewidentnie basiście i perkusiście się raczej nie chciało śpiewać. No, basista trochę tam podśpiewywał. A, okej. Okay. A perkusista pod nosem na pewno również, chociaż to było słabo słyszane. No właśnie, ale to się wymyka definicji boys bandu. Tak. Także ja zawsze mówię, że chyba pierwszym polskim boys bandem był mimo wszystko zespół Vox. A, chciałem powiedzieć Just Five, ale zapomniałem o Vox. No tak, dokładnie. Bo też tak stworzony i też... A pierwszą abbą była Partita. Nie mylić z 2 plus 1. Tak. Ale Partita miała wtedy chyba więcej, że tak powiem, członków niż ich czworo było, bo teraz chyba jest ich czworo, a wcześniej chyba to był pięcioosobowy zespół. No dobrze, a Girls Band to Filipinki? No, na pewno. Chyba tak. Na pewno. Tak. I tych takich zespołów dziewczęcych to było więcej chyba. No. W latach 60. Mamy spory taki kawał historii, jeżeli chodzi o girls bandy, to prawda. Tak, jakoś tak. No dobrze, ale sięgamy po boys band, tak? I to nie mało popularny, bo znany na całym świecie. Tak jest. Oni sprzedali 80 milionów płyt. I jest uważany za pierwszy nowoczesny boys band, bo oczywiście tych boys bandów wcześniej było więcej. Właściwie nawet w sumie Jacksons, czy tam Jackson 5. Oczywiście. A pamięta pan, przepraszam, że jeszcze przerwę, ale czy pamięta pan na jaki zespół Jackson 5 było odpowiedzią? Nie. Bo ja nawet nie wiedziałem, żeby odpowiedział. Myślałem, że po prostu... Nie, było. Tata Jackson po prostu stwierdził, że ma taką dużą rodzinę i po prostu musi z nimi coś zrobić. Tak, było, ale Jackson 5 było, za przeproszeniem, czarną odpowiedzią na biały zespół The Osmonds. Pamięta pan taki skład? Oczywiście, Danny Osmond później też śpiewał. Tak, dokładnie, tak. Ale właśnie chodzi o to, że The Osmonds jako rodzina takich białych braci też była pierwsza. I tutaj Motown wyczuło jakby koniunkturę, że mogliby na to odpowiedzieć jakby propozycją dla czarnoskórej społeczności. I tutaj Jackson 5 znaleźli się idealnie w miejscu i czasie. No proszę. A myślałem, że jakoś ten Osmonds to byli jednak troszeczkę, jakoś tak równolegle się to wszystko działo. Bo tak. Wydawało mi się, że jednak... Tak, że to było równolegle, ale Osmonds byli pierwsi. Tak. No proszę. No my tutaj mówimy o nowoczesnym boys bandzie, już takim, który założony został w 1984, ale sławę osiągnął dopiero w 1989. No to się zestarzeli chłopaki, bo to musieli chyba być nastolatkami bardzo, jeżeli to 5 lat minęło. To bo nie, mówię o tym dlatego, że boys bandy zazwyczaj tak długo nie żyją, medialnie, w cudzysłowie. Tak, ale oni byli bardzo młodzi, tam mieli po 15 lat chyba wtedy, tak naprawdę, w sumie. Chyba ten Joey McIntyre to chyba w ogóle miał 12 lat, jak wszedł do zespołu New Kids on the Block na samym początku, bo wreszcie powiedziałem tę nazwę. No bo właśnie, wszyscy się zastanawiali, ale jakby odpowiedź była, nasuwała się sama. Tak, chodzi oczywiście o New Kids on the Block. Tak, czyli nowe dzieciaki na bloku. Tak, na dzielnicy, na dzielni. Na dzielni. No właśnie. No, osiągnęli rzeczywiście bardzo dużo, ale oni też byli prowadzeni przez ciemnoskórego producenta Morrisa Stara, który wcześniej był znany jako producent też na przykład zespołu New Edition, tak? Tak. Też był taki zespół. I miał już trochę doświadczenia. Sukcesów, i doświadczenia. Sukcesów. Mhm.
Tak. Dokładnie, dokładnie. Także, także byli w dobrych rękach i rzeczywiście te piosenki były takie no bardziej soulowe w sumie niż, niż takie typowo popowe, takie dla, jakie śpiewały gwiazdy dla białoskór, jeżeli tak można powiedzieć, dla białej publiczności, prawda, bo jednak... ta segregacja cały czas istniała, to nie czarujmy się. Tak. Te wszystkie piosenki, które jednak, jeżeli chodzi o New Kids on the Block, one były takie trochę motownowe, szczególnie te na początku. Mm-hmm. Trochę śpiewający chłopcy śpiewali takim falsecikiem, trochę jak Michael Jackson właśnie we wczesnych swoich piosenkach, także no zdecydowanie stamtąd się to wszystko wywodziło. No dobrze, ale my sięgamy po utwór. Tak. Ja zdecydowałem się na utwór You Got It, The Right Stuff. To jest drugi singiel z ich albumu Hanging Tough. To był ich drugi album, który był wydany w 1988 roku. I wtedy tak naprawdę rozpoczęło się ich marsz tak na szczyt. Mhm. No szaleństwo tak naprawdę, tak. Bo po prostu wprawdzie ten Hanging Tough chyba nie doszedł do pierwszego miejsca w Stanach, ale w Wielkiej Brytanii już tak. I wtedy już wiadomo było, że to będzie mocne rozdanie i że można się spodziewać naprawdę dużego sukcesu. A proszę mi przypomnieć, bo to mi akurat umknęło, to jest zespół angielski czy amerykański? Nie, oczywiście, że jest to zespół amerykański. Ameryka, dobrze, czyli to wszystko przygotowane od A do Z po prostu. Tak jest, tam to wszystko było przygotowywane właśnie przez tego Morrisa Stara w Stanach i oni wszyscy właśnie gdzieś tam, chyba z Dorchester w Massachusetts miało swój początek. No, później już wiadomo, się rozrosło na całe Stany. No, ja pytam dlatego, że to nie musi być takie oczywiste, że jeżeli producent jest ze Stanów, to zespół jest ze Stanów, no bo dzisiaj na przykład słuchaliśmy utworu Koreany Hand in Hand, czyli projekt z Korei, który firmował Georgia Moroder, więc tutaj granice nie mają znaczenia. Tak, zdecydowanie. No ale tutaj jednak chodziło o to, żeby wreszcie zrobić taki zespół w Stanach. I to się udało. Tak, udało się. To się udało, rzeczywiście. No dobrze, To co, słuchamy? No, myślę, że tak. No co tutaj dużo mówić? Trzeba po prostu posłuchać i zamknąć oczy. Myślę, że wiele dziewcząt, które pamiętają lata 80., no to będą zadowolone z tego, że New Kids on the Block nagle się pojawiło. Właśnie, serdecznie zapraszam. You Got It, czyli ty to masz, Right Stuff, dobry staw, że kupili dobry staw na dzielni. No, nie wiem, czy to nie jest jakieś tam, no, zawiera treści nieodpowiednie dla młodego pokolenia, ale złośliwcy by powiedzieli, że to nigdy człowiekowi nie dogodzisz, no bo proszę zauważyć, panie redaktorze, złośliwcy by powiedzieli tak, że czarny wykonawca próbuje dotrzeć do białej publiczności, więc się wybiela i próbuje śpiewać piosenki w stylu rockowym, typu Beat It, a tutaj biali próbują dotrzeć do czarnej publiczności i sięgają po taki funkowy styl, charakterystyczny jednak dla czarnoskórych. Czyż nie? Tutaj ten rytm to w ogóle jakby żywcem wzięty z hitów Janet Jackson. Prawda? Dokładnie tak. No. Mm-hmm. No. Donnie Wahlberg i Jordan Knight tutaj śpiewali główne wokale. Reszta śpiewała tylko chórki, ale oczywiście inni wykonawcy z tego zespołu też mieli swoje piosenki, które gdzieś tam mieli swoje solóweczki. Ale tutaj jest wysyp ochów i achów na temat New Kids on the Block. No, otworzył pan przysłowiową puszkę Pandora, że tutaj obudziły się wspomnienia. Dziewczyny wspominają Step by Step, Tonight i tak dalej. Tak patrzę teraz, no i było trochę tych hitów, prawda? No było. Oni tutaj
pewnym momencie to był hit za hitem, że tak powiem. Także to i nie schodzili z nic przebojów i to byli tacy, pamiętam, że w pewnym momencie określani jako miliardowi chłopcy, bo miliard dolarów można było zarobić na tym wszystkim, co składało się na New Kids on the Block, czyli płyty, trasy koncertowe, ale także ten cały merchandising, czyli no tak, bo były lalki, były piórniki, było ręczniki, tak naprawdę wszystko było ze zespołem New Kids on the Block. No i co, a potem przyszedł Take That i Seventeen. No ale nie, oni to przyszli sobie w Wielkiej Brytanii, a New Kids on the Block był na całym świecie i myślę, że... No to dobra, to przyszedł Backstreet Boys, który produkował sobie piosenki w Szwecji. To już co innego. I robił w Szwecji. I tak jest. No i się serca fanek przeniosły gdzie indziej, no i to tak. Tak to bywa, no. No tak, oczywiście, że tak. No dobrze, że pozostają piosenki i zawsze można do nich wrócić i do pięknych wspomnień właśnie, no. No. Z tradycją plecaka Stasiaka jest to, że najpierw hit ogólnie znany, a drugi utwór to efemeryda. Dzisiejszą efemerydą jest... Fergal Sharkey. już nie wiem, już nic nie wiem. Ale jak powiem więcej, to może się coś wyjaśni. To jest pan, który już w latach 70. śpiewał bardzo, nawet ze sporym sukcesem, śpiewał w zespole The Undertones. To był taki w sumie punkowy zespół. I mieli kilka hitów na brytyjskiej liście przebojów. Ale zespół rozpadł się na początku lat 80. A to Wielka Brytania? Przepraszam, że przerwę. To jest Wielka Brytania, tak. I proszę sobie wyobrazić, że zanim Fergal Sharkey rozpoczął karierę solową, to został zaproszony przez Vince'a Clarka, czyli byłego członka Jezu i Depeche Mode, do tego, żeby zaśpiewać w zespole The Assembly. I w 1983 roku dał wokal w utworze na takim singlu Never Never. To było dosyć popularne nawet wtedy, proszę, z tego, no co pamiętam. Tak, redaktor Blebux wspominał o projekcie Assembly przy okazji audycji o Vince'ie Clarku, więc... No proszę. Tak. I tutaj właśnie Fergal Sharkey się pojawił. Natomiast jeżeli chodzi o Dzień Ojca, tak, czyli to, jednak. Pierwszym singlem takim debiutanckim, jeżeli chodzi o solową karierę pana, który się nazywa Fergal Sharkey, był utwór zatytułowany Listen to Your Father. O proszę. I ja pamiętam też ten utwór, bo to też nie był jakimś takim wielkim hitem, ale tam w trzeciej dziesiątce się pojawił. I w Radiu Luksemburg też był dosyć dużo puszczany i to całkiem fajny numer. Natomiast jeżeli chodzi o taką poważną karierę, to zrobił dzięki kolejnemu singlowi, który właśnie chciałem przedstawić i to jest piosenka A Good Heart. Dobre serce. Ale to panie redaktorze, to zanim jeszcze go posłuchamy, to moja taka refleksja, bo udało mi się fragment posłuchać, jak przygotowywałem audycję. No. I tutaj głos pana Fergala, no jednoznacznie kojarzy mi się, no już nie mówię, że z Bonnie Tyler, ale z Chrisem Normanem. Czy to przypadek? Myśli pan, że w cudzysłowie po tych pieniądzach zrobił karierę? Myślę, że niekoniecznie. Bo skoro wcześniej był znany jako tam wokalista nawet takiego punkowego zespołu, a tutaj nagle zaczął tak zmieniać swoje amplua i jeszcze repertuar w taki bardzo kierunku popowym, no to już było dla tej publiczności brytyjskiej, już było ciekawe. No tak, a że numer był bardzo hitowy, to właściwie wystarczyło. Nie, bo to chodzi o to, że być może tą barwą głosu trafił właśnie w gusta tej publiczności, która kupowała płyty Smokey, czy właśnie Bonnie Tyler. Może tak, chociaż wydaje mi się, że on miał bardziej drżący głos niż Chris Norman i Bonnie Tyler, że ten głos taki jest... Takie jest lekkie vibrato w tym głosie, poza taką lekką chrypką. Także
to jest chyba tak troszkę też w innym kierunku. A, czyli bardziej w stronę Martina Gora takiego i tej takiego koziego wibrata. Tak. No ale cały czas jednak taka bardzo ciekawa, przyciągająca uwagę chrypka, która... A ja myślę, że ta chrypka to się pojawiła dzięki temu, że w tych latach 70. był wokalistą The Undertones i wiadomo, że w punkowym zespole to jednak trzeba się wdzierać. Tak. I ta chrypka pozostaje na długie lata później. I pewnie jeszcze papierosy zrobiły swoje, mogło tak być. Mogło tak być, żeby tylko. Żeby tylko papierosy, no tak. Żeby tylko. Londyn w latach 70. no to było taka kolebka zabawowa bardzo. A kiedy nie był? Kiedy nie był kolebką zabawy? Wystarczy przeczytać początki o undergroundzie londyńskim drugiej połowy lat 60. przy okazji rozwoju grupy Pink Floyd, no więc co tam się działo, to aż dziwne, że to przeżyli. No przeżyli i się jakoś naprostowali nawet. Tak, tak, wyszli na ludzi, można zaryzykować, twierdzę. Zdecydowanie. No dobrze, no czyli wracamy do Fear Gall Sharkey i Good Heart, czyli Dobre Serce, jako efemeryda. Tak, i Fear Gall Sharkey chciałem powiedzieć, że on już raczej nie śpiewa. Raz chyba został namówiony przez Vince'a Clarka, jednorazowo w zestawie o nazwie Erasure i Goście Specjalni. O. Zaśpiewał wtedy Never Never, stwierdził, że nie śpiewał na żywo od 20 lat, bo to mniej więcej 20 lat po tym czasie to było, i że Vince Clarke był jedyną osobą, dla której by wrócił na scenę. Mhm. Ale widocznie Vince Clarke nie miał żadnego pomysłu dalej. A poza tym jednak od początku lat 90. Fergus Sharkey przeniósł się do biznesowej strony przemysłu muzycznego i początkowo był nawet A&R-em w Polydor Records. Mm-hmm. I raczej właśnie wśród takich wysokich stanowisk firm płytowych i różnych organizacji zrzeszających producentów i muzyków. Bardziej działał niż śpiewając. Historia muzyki rozrywkowej zna takie przypadki nawet w Polsce. Dobrze, to za chwilę Fergal Sharkey. Ja pozwolę sobie podziękować panu za takie piosenki. Cudownie, tak, tak, cudownie. Nie, no Good ale... Heart mi się wydaje, to jest pierwsza letnia audycja. Tak. A myślę, że na lato to Good Heart jest genialne, także... Też tak myślę, zwłaszcza, że tego jeszcze nie podkreślałem, ale czerwiec to jest chyba jedyny miesiąc w tym roku, kiedy jest 5 transmisji radia wtedy, więc warto to docenić. Tak i się nacieszyć. Dobrze, panie redaktorze, czy jest szansa, że usłyszymy się ostatniego dnia czerwca? No musi być. Dobrze, musi w ten być. Czwartek. Tak jest. Cudownie. No to w takim razie bardzo dziękuję za dzisiejszą obecność. Jeszcze raz dołączam się do imieni nowych życzeń. Czy to wtorek, czy środa, proszę mieć kwiaty we włosach i wracać do nas w czwartek. Może chodziło mi o to, że z wtorku na środę już można ewentualnie tak celebrować. Wprawić te kwiaty i z tym radosnym nastrojem dotrzeć do nas na kolejny odsłonę z kącika z plecaka Stasiaka. Będzie tak mi jest bardzo miło. Również mi, no tak jak najbardziej. No to zapraszam za tydzień, dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia. Fergal Sharkey. A Good Heart.